obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęła msza święta odprawiona przed kościołem garnizonowym. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa mazowieckiego, Radomia, kombatanci, służby mundurowe i mieszkańcy Radomia. Wołam żołnierzy z Nadwarty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy i Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, Ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modli. Stańcie do apelu! Kłopoty! Trzeba! Paluj! Salwą! Paluj! Paluj! Salwą! Paluj! Paluj! Salwą! Paluj! Pamiętajmy my również i młodzi Radomianie, którzy są również z nami w tym momencie, o tej lekcji, która powinna być przez nas zawsze przypominana. Czas tragicznej lekcji, która może pokazać, czy jestem przekonany, że winna pokazać sposób postępowania w przyszłości. Uroczystości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów na grobie nieznanego żołnierza. Natomiast w Piastowie na lotnisku Aeroklubu Radomskiego odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą załogom samolotów 21. Eskadry Bombowej, które wystartowały z lotniska w Piastowie i nie powróciły z lotów bojowych. Warto ich upamiętnić, tym bardziej, że ich groby są rozsiane po dużym obszarze. Byli grzebani przez albo okupanta, albo ludność cywilną. Nikt im nie oddał honorów wojskowych. I chyba to im się należy. 21. Eskadra Bombowa operowała z lotniska w Piastowie od 30 sierpnia do 5 września 1939 roku. Następnie przeniosła się w okolice Dęblina. Załogi, którym poświęcona jest tablica, startowały z Piastowa 2 i 3 września. Są związani z tym miejscem. Na dowód tego jest wrak samolotu, który sfotografowali Niemcy właśnie na lotnisku we Wsoli, tym lotnisku, i jest tam na burcie samolotu jest znak ryczący lew właśnie 21. eskadry. Tablicę odsłonili dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego pułkownik Adam Siłkowski, wójt gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, wiceprezes Aeroklubu Radomskiego Mirosław Danik i fundator tablicy Andrzej Chałubiński. Tablicę poświęcił ksiądz major Krzysztof Smoleń.